Odnaleziono około 200 osób. Spodziewamy się, że jeszcze w tych ostatnich etapach uda się odnaleźć około 100 ofiar reżimu stalinowskiego. Zidentyfikowano dotychczas kilkadziesiąt osób, z czego około 40 z Łączki. Zidentyfikowano także trochę ofiar z innych miejsc, jak chociażby właśnie Inka czy Zagończyk odnalezieni w Gdańsku, czy ofiary z Białegostoku. Łącznie to jest obecnie 60 kilka nazwisk. Cały czas liczymy na to, że uda się odnaleźć takich bohaterów jak rotmistrz Witold Pilecki, który stał się już postacią wręcz symboliczną, czy generał Nil August Fieldorf. Największym problemem od początku prac na Łączce był fakt, że nad częścią tych dołów śmierci w latach 70. i 80. stworzono nowe kwatery i tam chowano później ludzi i nie było żadnego systemu formalno-prawnego, aby te późniejsze groby przenieść w inne miejsce. Dopiero w zeszłym roku weszła w życie ustawa, która pozwoliła Urzędowi Wojewódzkiemu, przy współpracy oczywiście z Instytutem Pamięci Narodowym, przeprowadzić rozmowy oraz wydać decyzje administracyjne o przeniesieniu tych grobów. I to właśnie teraz się dzieje. Te groby późniejsze są przenoszone w inne miejsce i po przeniesieniu ich i stworzeniu grobów w innych miejscach Łączka będzie oddana do dyspozycji ekipom archeologicznym, które będą mogły dalej prowadzić te badania. Materiał genetyczny od rodzin jest cały czas zbierany, ponieważ listą osób, które zostały zgładzone w więzieniu na Rakowieckiej, Instytut dysponuje od lat i cały czas ponawia apel do wszystkich bliskich, krewnych tych ofiar, aby oddawali swój materiał genetyczny. Te rodziny, jeżeli tylko jeszcze tego nie zrobiły, cały czas apelujemy o to, aby ten materiał genetyczny przekazywały do bazy. System stalinowski decydował się na to, aby ich pohańbić po śmierci. Byli chowani w bezimiennych dołach śmierci tak, aby nikt nigdy nie wiedział, gdzie to się stało, nikt nigdy ich nie odnalazł, nikt nie mógł zapalić nawet znicza na ich grobie. Teraz wolna Polska dopiero przywraca im sprawiedliwość.